Witam serdecznie w drugim odcinku firmy lotniczej Finnair Air 172. W dzisiejszym odcinku będziemy lecieć z lotniska Lima India Papa India we Włoszech na lotnisko Lima India Lima Echo, tak samo we Włoszech. Pierwsze lotnisko znajduje się pod miejscowością Rosa. Drugie lotnisko znajduje się w miejscowości Biella, pod miejscowością Biello, niedaleko. Jest jakaś taka większa miejscowość według mapy Cosato i Vercelli, jeśli dobrze wymawiam po włosku. W tym odcinku będziemy przewozić towar cargo, a jest to porcelana. W sumie o ciężarze 547 funtów. Więc zapraszam do startu i do lotu. Więc zaczynamy lot. Wybieramy leć. Jak i na drugim programie, tak samo wpisujemy nazwę lotniska, czyli Lima India Lima Echo. Wybieramy ciężar cargo, czyli 547 funtów. Paliwa wybieramy 42 galony. I pobieramy towar, będzie się nam teraz ładowało cargo oraz tankował samolot. Jak tu widzicie, stoimy na płycie przed zbiornikiem paliwa. Gdzie odbywa się tankowanie. Tak nas wygląda nasz piękny samolot. Cargo już załadowane. Wybieramy Fly Now w aplikacji On Air Company. Tutaj wybieramy gotowość do lotu. Dołączymy te komunikaty przedstartowe. Tutaj włączymy na start w dzienniku nawigacyjnym. Zamykamy.
Uruchomimy komputery. Zlikwidujemy. Możemy przejść na wysokości 8000 funtów. Czyli 8000 stopni funtów, przepraszam. Możecie czytać to, co do mnie mówi kontrola powietrzna. Odpalony. O, nie mają ciągu do wypychania. Hej, hej, hej. Kto mnie wypnie? Włączam drugi komputer z mapą. Gastak 2.6. Dobra. Włączymy asystenta lotu. Nie ma zły pycha. Światła załączymy wszystkie po kolei. Oddalimy widok. Kołujemy. Na pasz startowy 6. Widzę, że muszę wam poprawić widoczność mapy. Teraz jest lepiej widoczna mapa. On Air Company właśnie wyczuł, że już będzie moja maszyna startować, więc tak samo pokazuje, gdzie jesteśmy i że będziemy lecieć. My się już właśnie znajdujemy na pasie startowym numer 6. Na lotnisku pod Romą we Włoszech, czyli Lima, India, Papa, India.
Włączę wam volanty, żeby były widoczne. Tutaj, gdzie teraz miga na dole selektor paliwa, to jest pobór, pokazywany pobór paliwa z obydwu zbiorników, prawego jak i lewego. Jakbym przełączył na w jedną stronę. To teraz będzie pobierany z prawego, a teraz z lewego. Ale nie pobiera równocześnie z obydwu. Do lotniska Lille mamy 210 mil. Na lotnisku Lille, czyli Lima India Lima Echo, jest bardzo dobra pogoda według stacji Metar. Mamy 21 stopni, niebo czyste, widoczność na 10 km, wiatr z kierunku 20-30 stopni. Ciśnienie 106 HPA, chyba paskali. Tamtejsze lotnisko ma jeden pas startowy o numeracji 1634. Będzie podchodzić do pasa startowego 34 przy lądowaniu. Coś jeszcze opowiem o lotnisku pod miejscowością Biella, czyli lotnisku, jak ja to mówię, Lille po naszemu, a no, po alfabecie lotniskowym, czyli jest Lima India Lima Echo, jest to Biella Carrion Airport i jest średniej wielkości lotniskiem pod miejscowością Biella, Włochy. Lotnisko ma jeden pas startowy. Tak jak mówiłem, 16 lub 34 oznacznikiem i cało, dlatego pola jest Lille. W pobliżu inne lotniska są Cerato Castello, Campo Volo Falci, Della Baragina, Campo di Volo Fringing Tigers, Campo di Volo Ravazanda 2000 i Avio Superfice Invre Montalto Dora. Biella Carrion Airport nie publikuje metaru. Najbliższa stacja pogodowa to Camier i Base Mike India Lima. Biella Carrion Airport jest w strefie czasowej Europy z czasu rzymskiego. Różnica w stosunku do UTC to 2 godziny. Dziś słońce weszło o 6.33 i zajdzie o 20.18. Czyli do 20.18 musimy dostarczyć towar, bo inaczej będziemy już lądować po ciemku. Dotyczy to Biella Carrion Airport. Uniwersalny okres światła dziennego może być inny. Różnica między czasem lokalnym a czasem UTC wynosi 2 godziny. Obecnie trwa zmiana czasu na letni, czyli jest obowiązuje czas letni.
A my cały czas kołujemy do startu. Tu wam jeszcze pokażę mapkę, gdzie się dokładnie znajdujemy. Coś nam przeleciało. Śmignęło tylko coś przed nami. Drogi pilot, wiele wierzę w salon. Nie to, że wykosy gościomierz 28, wiatr 156, prędkość 14, zgoda na start, droga startowa 06. Mam zgodę na start, droga startowa 06. Dojeżdżamy do pasu startowego. Spróbuję pokazać wam z bliska ekran. Mamy godzinę 18:48. Na zegarze, na Garminie, oddalamy. I nabieramy teraz mocy startowej, rozpędu. Zwolnimy hamulec postojowy. No i teraz nabieramy prędkości do wzniesienia. Nasza prędkość to już 55 węzłów. I wznosimy się. Cały czas musimy lecieć prosto. Mamy już kontakt z Mediolan Centrum na 124.85. Good day. Dobry dzień. Życzę dobrego dnia. 124.85 dla M2CH, N8028M, Mediolan Centrum. Jestem na wysokości 900 stóp, wznoszę się na 8000. Medium centrum wysokości 28, kontynuuj do RIF zgodnie z planem. Otrzymuj prędkość nie wyższą niż 220 węzłów. Otrzymuj prędkość nie wyższą niż 220 węzłów.
nabieramy kierunku. Musimy wznieść się na wysokość 8000 stóp. Jak widzicie, wznosimy się powoli, utrzymujemy kąt wznoszenia 5. I lecimy w kierunku zaznaczonym przed nami na 5 mil mamy do tego punktu. My już asystenta podziękujemy za start i przejmiemy stery w własne ręce. Już jestem na sterowaniu ręcznym. Zlikwidujemy tylko tą belkę, żeby nam nie zasłaniała obrazu. Dzisiaj raczej nie będziemy przelatywać nad Alpami. Więc nie musimy wznosić się zbyt wysoko. Tak mieliśmy w odcinku pierwszym, gdzie musieliśmy lecieć przez Alpy na wysokości 15000 stóp. Zapraszam, jeśli ktoś nie oglądał odcinka pierwszego, więc zapraszam do oglądnięcia na YouTube odcinka pierwszego z przelotu. Do następnego punktu docelowego mamy 57 mil. Nasza prędkość to 95 węzłów. Paliwa mamy 71%. Jesteśmy już na wysokości 4000.
właśnie mieliśmy punkt kontrolny Roma, India. Wiktor, również minęliśmy punkt kontrolny. Foxtrot, Tango 06, a następnym naszym punktem docelowym przed nami jest 95. Roma, India, Wiktor, Wiktor. Musimy ustabilizować lot. Się za bardzo my skręcili. Nie jest łatwo idealnie utrzymać kierunek lotu. Ale spróbujmy się na ścieżce utrzymać czerwonej. No i sobie lecimy nad pięknymi polami, troszkę wyjdziemy z samolotu, pokażę wam, jak widać z góry piękne pola. Ale niestety dzisiaj nie jest za ładna pogoda w miejscowości, w której wystartowaliśmy. Tutaj jeszcze po prawo widać Alpy. Tam mamy rzekę. Nad tą rzeką wczoraj lecieliśmy. A teraz widzę, że my całkiem już zboczyli z trasy. Wracamy do kokpitu. Bo widzę, że nam samolot całkiem z trasy zboczył. Więc nie ma co za bardzo ufać autopilotom. Mam przyspieszyć wznoszenie na 8000. A ja chcę też jak najszybciej wrócić w kierunku czerwonej linii. Bardzo tu
kurczący się. I zbyt bardzo nie mogę przeciążać. Bo się potłucę mi porcelana. Przed 20:18 musimy, czy mam godzinę lotu. Chcę pokazać, że umiem latać samolotem. Że nie tylko autopilot. Potłucone. Tak? Nie mogę robić ostrych skrętów, bo mi się tłuce porcelana. Jak ją tam kuźwa to cargo zabezpieczyło? Nie umiem pakować. Ja nie lubię latać w chmurach. Czemu mnie znosi? Czy działa? Nie mam obroty silnika. Czy działa dokładnie przepustnica? Oj, już za ostro skręciłem. Nie wiem, tam tą luzem, tą porcelanę powkładali, że tak się tuce. Że mam 3% porcelany potłuczonej. Na czerwono tutaj mi non stop mruga, że autopilot jest wyłączony. Wiem, że nic nie widzicie, tylko jedno białe mleko, bo takie niestety są tutaj chmury.
i lecimy tylko teraz już widocznością na przyrządy. Widzimy z samolotu. I tak, no, przed nami piękna chmura. A my się powoli zbliżamy do 8000 stóp. Będziemy równać. Na tej wysokości mamy lecieć. Mówcie, że przed nami jakieś góry. Niestety w tych widocznościach za bardzo nie widać. Wow, padamy 8000. Powyszliśmy z kokpitu, ale zaraz będziemy z powrotem u 8000. Jednak w tych warunkach cały czas musimy w samolocie siedzieć. Jeszcze wam pokażę, jak pięknie widać, piękne widoki. I piękne spadanie w dół. Trzymać 8000, informuje mnie kontrola lotniskowa. Drugi pilot pozwala utrzymać 8000. Do lotniska zostało nam 178 mil. Nie raczej dzisiaj będziemy lecieć w brzydkiej pogodzie, ale na lotnisku docelowym jest zapowiadana piękna pogoda. Według metaru. Za dużo my się wznieśli, musimy troszkę opaść.
mocno żółta strzałka nie może przekraczać białej linii horyzontu. Wtedy w miarę utrzymujemy wysokość. Cały czas tutaj wolantem musimy manewrować góra-dół. No i tam widzimy samolotu, ale tak guzik widać. Zaczęło się piękny zachód słońca. Lecimy samolot w koło. O, to jesteśmy my, czyli ja i mój drugi pilot. Widzę, że się wznosimy. A już wracamy. Normalnych i do kokpitu i skorygujemy wysokość. Za wysoko, ale no, cały czas utrzymać 8000. To są o 500 stóp za wysoko. Więc lecimy w dół, lecimy w dół. I już hamujemy opadanie. Troszkę będzie, jak dla was może nudne to lot, bo niestety ani pokazać panoramy, za oknem, no nie udała się dzisiaj pogoda, ale tutaj przelatujemy nad lotniskiem. Opadamy. Zanurkowaliśmy, bo my się troszeczkę zwrócili uwagę na lotnisko. A nie chcę dawać pałeczki autopilotowi. Więc zbliżamy się do 8000. Jeszcze troszkę podciągniemy do góry. I jesteśmy na 8000. Ale spróbujemy zobaczyć, co zrobi asystent lotu. Z ciekawością.
Asystent lotu widzę, że kieruje nas teraz na na drogę przelotową do linii czerwonej. Kieruje się. Więc oddamy mu na razie pałeczkę. Jak se steruje, utrzymuje nas na stałej wysokości 8170. Tylko więc jesteśmy na 180 stóp nad tą docelową wysokością. Bo niestety nic nie widzimy ciekawego. Budynków. Z drugiej strony też nie ma jakichś pięknych widoków, plus Alp. Wyjdziemy sobie z samolotu. Coś czuję, że będziemy lądować niestety już po godzinach wieczornych, czyli po godzinie 20.18, czyli po zachodzie słońca, bo nam zostało jeszcze do celu 162 mile. Ale na horyzoncie widać, że rozpogadza się. Wracamy do kokpitu. Nic nie widzimy. Też nic ciekawego nie widać. Ścieżka pokazuje. Tyle jeszcze lotu przed nami. Jesteśmy tutaj. Powiększę wam tą mapkę chwilowo. Taka trasa jeszcze przed nami. Jesteśmy tutaj, gdzie widać nasz samolot. A nasza trasa tutaj. Tylko tu musimy uważać, bo będziemy zahaczać w górę, żeby czasem nie rąbnęli w górę.
Ale myślę, że na tej wysokości nic nam nie grozi. Mamy się raz już na 11 tysięcy. Więc wznosimy się do 11 tysięcy. Tak widać, pięknie słonko przed nami. Lecimy na wprost na słońce. Lecimy z prędkością 86 węzłów. Przebierzmy mapkę. Nasze śledzenie. Zbytnie zbaczamy od ścieżki. Na razie pozwalam sterować autopilotowi. Zostało nam jeszcze 32 galony paliwa, czyli bez problemu dolecimy na tym, co mamy. Miejsce musi być śledzone na mapie VWF. Nie umiem tego wypowiedzieć. VFR. No, mamy już wysokość 9600 stóp. I pogoda się nam rozpogodziła. Teraz możemy pooglądać, co mamy ładnego za oknem. Ostatnie pojedyncze chmurki. Ale jak chcecie coś jeszcze zobaczyć po drodze, to możemy wyjść z kokpitu. Pokażę wam widok z samolotu, spoza samolotem. Nasza wysokość to już 10060 stóp. Czyli jesteśmy na bezpiecznej wysokości, że nie rąbniemy w górę. Mury mamy już za sobą.
nasz piękny samolocik wygląda. Nawet pod skrzydłem jest moje znak wyławczy M2CH, czyli w alfabecie lotniczym Mickey, to Charlie Hotel. Mickey to Charlie Hotel. Fajna nazwa. Mickey to Charlie Hotel. Nawet nie wiedziałem, że tak fajnie brzmi moja nazwa po angielsku. Znaczy nie po angielsku, a po alfabecie lotniczym. Mickey to Charlie Hotel. Aktualnie mamy do przelecenia jeszcze w kilometrach, bo przed nami pisze Lille 141, to jest mil, a w przeliczeniu na kilometry mamy 226 km. Czyli sporo trasy jeszcze przed nami. Niż się zachowuje 8000. No to dobrze, lecimy na 8000. Niż się zachowuje 8000. Przewiduję, że czas lotu wylądowania będziemy mieć gdzieś na godzinę 21. Zwalniamy obroty silnika, żeby zniżyć się. Oczywiście jestem i siedzę i kontroluję stan przelotu według autopilota. Żeby my czasem gdzieś jakąś górkę nie rubnęli. Bo już parę lotów miałem takich, że autopilot tak pilotował, że wpilotował mnie w górę albo w jakieś inne rzeczy. Więc za bardzo też autopilotowi nie ma co ufać. Ale widzę, że na razie na wysokości. A, to nie do mnie. Lot 4 mil zachód, zniszcz się i zachowaj 5400. Spodziewaj się podejścia ILS-Y, droga startowa 07, przez przejście Wolet. Masz zgodę na Wolet. Nie będę mówił tutaj w alfabecie lotniczym, wolę czytać tak jak piszę. Zniszcz się i zachowaj 5000. Spodziewam się podejścia ILS-Y, droga startowa 07, przez przejście Wolet. Mam zgodę na Wolet, generyk 984.
Ciekawe ile mil przed lotniskiem. Już całkowicie nam zajdzie słońce. Ale zapraszam bo serdecznie na piękny zachód słońca, bo w tejże bardzo ładnie widać jej zachody. Ostatnio bardzo lubię latać przy zachodach. Lecimy sobie nisko nad górami. Jesteśmy już nad miejscowością prawie Selva di Progno. M2CH 8 wniesie i zachowa 11 tysięcy stóp. Więc wznosimy się i na wysokość 11 stóp. Teraz na mapie po prawej stronie wam pokażę wykres lotu, prędkości i innych rzeczy. Bardzo. Lewą mapkę zlikwidujemy i powiększymy wykresik. Tak nasz wykres lotu wygląda. Wejdziemy nawet na mapę tutaj, na grę. Jeśli znasz się na wykresie lotów, zapraszamy sobie do odczytania. A teraz wracamy do mapy. Już jest mapa na całym ekranie. Jeszcze troszeczkę zmniejszymy. Proszę bardzo. Już mamy 9200 stóp. Tą mapkę troszeczkę oddalimy, bo nic z niej nie jest nieczytelne. Za jakiś czas będziemy przelewać nad pięknym jeziorem. Jeśli dobrze odczytuję już z mapy to jezioro. Tutaj pod skrzydłem lewym widać.
To jezioro, do którego się zbliżamy, nazywa się Parco della Alto Garda Bresciano. A teraz przelatujemy nad Parco Naturale Regionale della Lessinia. Bosco Cesanova. A ta linia, góra, do której właśnie ma, tutaj już dolatujemy. Tu widzimy na horyzoncie, gdzie prowadzi linia od skrzydła w dół, taka kreska 8000 stóp. Nazywa się Spiazzi. Co pod nami widać? To nie ten kierunek. Ten, przepraszam. Tak właśnie wygląda miejscowość pod górą w Piazzi, czyli Bosco Cesanova. Powoli słonko będzie zachodzić. Słońce zajdzie według czasu lokalnego we Włoszech o godzinie 20:18, a mamy teraz według czasu w kokpicie godzinę 19:43. Żebyście widzieli, przybliżę jeszcze raz. Jest godzina 19:43. Zobaczymy, jak najbliżej da się przybliżyć. To już jest chyba maksymalne przybliżenie na ekran. Tą małą mapką, że tą przede mną. Tu jesteśmy. Okej, dobra. Oddalamy. Wychodzimy do góry. Powoli się zbliżamy do tego jeziora, jak widzicie, pięknie go widać. Widzimy nawet tutaj z samolotu. Wam pokażę piękne jezioro. To tak pięknie się zbliżamy. Pięknie odśnieżony szczyt.
Tą górę, którą tu widzicie, to... Góra z Piazzi. Tak przynajmniej mi mówią. Google Maps. Boże, jak pięknie przelatujemy nad zboczem góry. Nad szczytem góry, nie zboczem. Będzie pięknie. Widzieć piękny przelot. Szkoda, że nie ma integracji w klikalność w te kropeczki. Piękna góra. No, jakiś budynek widać na szczycie. Jakieś może schronisko. Jak widzicie, próbuję utrzymać na nim uwagę. Tam niżej tak samo jakiś ładny budynek. No i tu są już inne budynki mieszkalne. Więc my już minęli z Piazzi. Zostało nam jeszcze kilometrów do przelecenia, zaraz powiem dokładnie. Km 678 630 metrów. No, jaka piękna powstała właśnie flara tutaj od słońca. No, jaka piękna chmura, słońce. Chmura rozłożona w formie skrzydeł. Na horyzoncie. Cały czas nad jeziorem. Będziemy na widok podsamolotowy. Jak widać, tylko niebieskie.
jeśli wszystko pójdzie według moich planów, to w sobotę planuję jakieś puścić strumyczek z przelotem na żywo, nie, a nie tak jak teraz oglądacie, tylko z nagrania. Może wtedy porozmawiamy sobie na żywo z widzami. Oczywiście od razu powiem, nie jestem pilotem, jestem po prostu zielony w lataniu, ale troszeczkę już obczaję, o co chodzi w tej grze. Pościągam sobie różne dodatki, mapy, samoloty, malowania samolotów. Genelix 312, lot 14 mil południem wschód. Zniszcz się i zachowaj 10 tysięcy stóp. Spodziewaj się na podejście ILS w drogę startową 28 przez przejście Elbot. Masz zgodę na Elbot. Etycji. Zniszcz się i zachowaj 10 tysięcy stóp. Spodziewaj się podejście ILS w drogę startową 20 przez podejście Elbot. Mam zgodę na Elbot. Genelix 312. Genelix 312, nawiasz kontakt z Medical, podejście na 126, 3 good day. Genelix 312. Na razie was chwilkę zostawię samotnych, bo idę coś pogrzebać w papierach lotniczych, więc jak możecie, to czytajcie sobie teksty, a za chwilkę tutaj coś wrócę, bo muszę się zająć czymś innym. Na razie rozwiązuję, drugi pilot przejmuje stery.
Dobra, jestem z powrotem. Ja widzę, nic się nie pozmieniało. Tylko obniżamy, widzę, wysokość do 8000. No niestety, ale lądowanie będziemy mieć w istnych ciemnościach. Teraz kazałem nam się wznosić na 11 tysięcy.
No niestety nie mogę nam opowiadać, co to jest za jezioro pod nami. Albo będzie to jezioro Lobere, albo Menaggio. Ale bardziej obstawiam na Lobere. Przepiękny zachód słońca. Możemy podziwiać w czasie tego lotu. Będziemy na chwilę do kokpitu. Wychodzimy z kokpitu, żeby podziwiać przepiękny zachód słońca. Nie wiedziałem, że w grze można wygenerować tak piękny i naturalnie wyglądający zachód słońca. Te barwy czerwieni, różu, żółci. Proponuję oglądać tą grę na dużych wyświetlaczach, nie na telefonie, bo telefon tego nie odda, ale jeśli patrzycie na telewizorze, to na pewno widzicie przemienne kolory, bo jeśli patrzycie na moją grę na smartfonach, to wam już smartfon, poprzez to, że jest mały ekran, nie pokaże tych kolorów, tego wszystkiego, co jest w rzeczywistości. Ja gram na telewizorze, więc mam przepiękne kolory, a grafikę ustawiłem na ultra wysoką. Jak widzicie, zero zacięć.
a do lotniska zostało nam 78 mil, czyli już wam powiem, ...125 km. Będziemy lądować za 125 km. Niestety już w ciemnościach. Orio a serio. Taka miejscowość. Godzina 10, odległość w milach 4, 13 wysokość, generik zgłosił w zasięgu wzroku. Mam zniżyć na 8 tysięcy, bo jeden samolot przelatuje na 13 tysiącach. A, to lotnisko jest Orio al Serio. Generik znajduje się w zasięgu wzroku. Gdzie to się znajduje w zasięgu wzroku? Jakiś samolot. Oddalimy. A no jest. Tutaj ta kropeczka migająca. Za nami. Przeleciał samolot. Tego kropki świateł tylnych zostały. Do zleczenia nie doszło, a my wracamy do oglądania przepięknego zachodu słońca. Które się wam chowa już powoli za górami. A pod nami lotnisko Orio al Serio. Ale na niego nie lecimy. Słońce. Przemienie chowające się już za górami. Czy schowa się do 20:18? Zobaczymy. Mamy godzinę 20:10. Samolot zasłonił. No, chyba słońce zajdzie nawet troszkę wcześniej niż 20:11. Znaczy 18, sorry. Ostatnie promienie słońca widać.
A musimy dzisiaj dowieźć tą porcelanę, bo na jutro na targu musi być sprzedana. Jeszcze widać troszkę słońca. No i w tym momencie zaszło 20:13. Więc wchodzimy do kokpitu, żeby było dowodnie, że jest 12:20:13. Samolotu oddalimy na lądowisko następne. I następny samolot. To może być, ale leci równoważnie po prawej stronie niby. Bydle. Co to za bydle? Mamy go.
A do lotniska zostało nam 57 mil. A 57 mil to tylko 91 kilometrów. Mamy jeszcze gdzieś samolot przed nami. No niedługo się spotkamy z następnym samolotem. Będziemy musieli zwracać na samolot, który zbliża się do SRN. 54 mil wschód, utrzymuje obecny kurs wysoki, spodziewa się wykartorowań, podejście FWR, droga startowa 16. Utrzymuje obecny kurs wysoki, spodziewa się wykartorowania, podejście FWR, droga startowa 16. Dzieje, że zmieniam kurs. Zostało nam jeszcze 21 galonów paliwa. Mamy kropeczkę lecącą w zasięgu wzroku. To jest za daleko, żebym zobaczyć, co to za samolot. Gdzieś przed nami jakiś, a widać.
lotnisko, ale musimy od drugiej strony przylecieć. Luxa jest 6997. Za chwilę będziemy lądować, bo zostało nam tylko 40 czy tam 50 mil. Miasto już niestety pogrążone w ciemności. Pięknie wyglądają w oświetleniu. Tu na chwilę zobaczę, jak wyglądają miasta w nocy. Ile da się zbliżyć, to tyle pokażę. O, tutaj nawet widać jakiś stadion miejski. Z drugiej strony wariuje mi czasami joystick, sorry. Tak pięknie oświetlane drogi. Godzina 12, odległość 4,7 tysiąca, jest głośny zasięg wzroku. Widzę, godzina 12 jest przed nami. Jest na naszej wysokości.
mogliśmy go obserwować. My go jeszcze chycimy. W naszym planie. Zbliżamy się do niska, to będzie coraz więcej samolotów. Do wyłapania. Ona podaje się na 160 good day. Dobra, teraz my już się musimy skupić na lotnisku, a nie na podziwianiu widoków. Czas lądowania przewidywany godzina 21. Cały czas pięknie nas prowadzi autopilot.
Robi nam się dzień na ogół, nie? Widzę. Obrócić. No i faktycznie mamy jakiegoś szpiega na ogonie. A już myślałem, że burza. Da się nagle rozjaśniło. Gwiazdy, pięknie widać. Ale już powoli będziemy podchodzić do lądowania. My już wchodzimy do kokpitu. No, mam się zniżyć na 7300.
574 na wierzch kontakt z Szuri w centrum na 126-225. Dobry dzień. A gdy wylądujemy już na lotnisku, to wybierzemy jeszcze do odcinka trzeciego, wybierzemy transport i trasę, gdzie polecimy w następnym odcinku. Ale pierw musimy jeszcze dowieźć tą porcelanę. Coś czuję, że chyba wrąbiemy w górę. Jeśli nie zaczniemy skręcać. No ale spokojnie.
te okulary, kuźwa, nie widzi, że się tam wrąbiemy? Trasy śnieżne, trasy narciarskie, bardzo ładnie tutaj oświetlone, odzorowane, jak se narciarze mogą jeździć, nawet w nocy. A tam jest nasze lotnisko. Schodzimy na 6000. Ładnie już pięknie oświetlone nasze lotnisko. Widać docelowe. Teraz mamy zejść na 5400. Porto lotnicz, godzina 9, odległość w milach 11, zniszczyłem zachowaj 6000, zgłosić drogą startową w zasięgu wzroku. Zniszczyłem i zachowaj 6000. Pas w zasięgu wzroku. Jesteś 11,5, no to ile zniszczyłem i zachowaj 2900. Zniżenia się zachowuje 2900. Mieli ruch, jest na odcinku prosta do lądowania, druga startowa 16 na lądowanie. Dobra, wchodzimy już do kokpitu. Ładnie już widać pas startowy i obserwować manewr podejścia do lądowania. Prędkość 82 węzły. Stan paliwa na ten moment 15,5 galona. Przyziemienie przewidywane na godzinę 21.
Proszę zapiąć pasy, pasażerowie, bo możemy walnąć z grubej rury. Przepięknie widać pas startowy na wprost. Tylko nie wiem, czy nie mamy zbyt wysokiej wysokości co do odległości. Ale cały czas zniżamy się. Zostało nam 4000. 38, no 39 chyba. 3800 stóp. Czy 600? Czy 500, czy 400, czy 1200, czy 1100. Dwa 800. Dwa 600. Dwa i pół. Dwa 300. Nie wiem, czemu, ale autopilot zrezygnował z podejścia do lądowania. Teraz sami spróbujemy bez autopilota, bo widzę, że coś autopilot nie wycelował w lotnisko.
sami wylądujemy bez jego pomocy. A wrócimy delikatnie, powoli, bez pośpiechu. Lotnisko. Nie wiem, gdzie jestem.
tam nad lotniskiem, tak? Chyba nie dowiozę całej tej porcelany. Muszę wrócić na drugi krąg. Zawróćcie wszystko na drugiej mapie, tej dużej. Lecę według drugiej mapy. Żeby wrócić na drogę startową, znaczy na drogę lądowania, którą przedtem prowadził autopilot, ale z której zrezygnował. Ale dowieziemy tą porcelanę dzisiaj. Chyba, że nam paliwa zabraknie.
a zostało nam tylko 12 galonów. Zgłaszać. Stickerne musimy utrzymać, które mamy. Co tam podziwiajcie o widoki, a ja się męczę z nawróceniem do pasa startowego. Według mapy One Air Company. Jeszcze tak mamy 12 galonów paliwa, spokojnie. Tam jest ta autostrada na wprost, o której jakiś czas temu mówiłem. Pięknie oświetlona. Nawrotkę. Już wprost. Teraz musimy obniżać lot. Musimy się idealnie na wprost ustawić.
No więc wylądowaliśmy w miarę bezpiecznie na lotnisku. Więc zakończamy dzisiejszą podróż, ale tak jak mówiłem, po zakończeniu wybieram nową trasę. Więc wychodzimy z lotniska. Do menu głównego. Mapę daję na całość. Byście widzieli. I wybieram nową trasę. Bardzo tutaj nowa cała trasa. Business, Find Jobs. Jesteśmy na lotnisku Lippe we Włoszech. Przepraszam, lotnisko Lille. Szukamy transportu. Do 500, przedział do 540. Funtów. To jest za tani transport. To jest szybki transport. Za 558 waga mamy z tego lotnia, na którym jesteśmy tutaj, ale zobaczymy, co to jest za lotnisko, czy nie jest to czasem łąka. No łąka to to nie jest. On ale jakiś tort. Tort tutaj jest. Może polatamy wtedy jeszcze innym samolotem. Nad tym torem zwiedzimy. Więc wybieramy to lotnisko. Take. Padding. I mamy tutaj zaznaczone. Zobaczymy tylko, co jeszcze będziemy wieźli. Wchodzimy tutaj. Leć.
No i będziemy wieźli baterie, jak tutaj widzimy. Więc do zobaczenia w odcinku numer 3. A teraz do zobaczenia i dobranoc, co życzę, albo do widzenia. Zależy, o której godzinie to oglądacie. Pozdrawiam, pa. Zapraszam oczywiście jeszcze do udostępniania, lajkowania i komentowania.